Szanowni Państwo, mamy za sobą 2 godziny konsultacji, które przebiegały w sposób zadowalający. Było dużo głosów merytorycznych. Najpierw było wprowadzenie pana ministra, który powiedział o najważniejszych sprawach związanych z tym programem Rodzina 500+. Później było wystąpienie pana dyrektora, bardzo merytoryczne, które już skupiało się na poszczególnych budzących wątpliwości pracowników polityki społecznej rozwiązaniach tej ustawy, bo zawsze te wątpliwości są. Ja się cieszę, że w tych konsultacjach wzięło udział bardzo wiele osób z całego województwa. Cała sala błękitna była wypełniona. Dyskusja była żywa, osób, które chciały zabierać głos w tej sprawie było bardzo wiele. Po to to jest i bardzo dziękuję panu ministrowi za to, że te konsultacje trwają, że dzisiaj odbywają się w województwie lubelskim. Chcemy, żeby ten projekt ustawy, niezwykle ważny dla województwa lubelskiego w szczególności, wszedł jak najszybciej w życie i żeby był dopracowany jak najlepiej, a właśnie konsultacje z osobami, które na co dzień zajmują się i polityką rodzinną, i polityką społeczną, są do tego najlepszą drogą. Projekt niezwykle ważny dla naszego województwa. Jak pan minister podkreślał na naszym spotkaniu, jesteśmy najuboższym województwem Polski. W ten sposób również jednym z najuboższych województw i regionów Unii Europejskiej. Stąd te 500 zł na dziecko to nie jest tylko kwestia prorodzinna, to jest również kwestia zwalczania ubóstwa. I jak przejedziemy się zwłaszcza po naszych terenach wiejskich i zobaczymy te nasze domy i mieszkających tam ludzi, to mamy pełną świadomość tego, że te 500 zł to jest pierwszy program realnej pomocy i takiej wyraźnej, jednoznacznej, odczuwalnej pomocy dla rodzin. Mamy nadzieję, że wejdzie on szybko w życie i będzie powodował coś, co jest niezwykle konieczne. Zobaczcie Państwo, że w ciągu zaledwie kilkunastu lat średnia życia, przeciętny wiek mieszkańca Lubelszczyzny, województwa lubelskiego, wzrósł aż o 4,5 roku, o ile 14 lat temu było to 35 lat, o tyle teraz jest to już 39,5 roku, jest nas coraz mniej, nie ma zastępowalności pokoleń. Krótko mówiąc, wyludniamy się na potęgę, 60 tysięcy ludzi opuściło nas w ciągu zaledwie kilkunastu lat, to znaczy, że straciliśmy miasto wielkości Zamościa. To, co robi pan minister, to, co robi Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, co robi rząd Beaty Szydło, to jest coś, co jest absolutnie konieczne. Nie spóźnione, bo gdyby było spóźnione, to by się do niczego nie nadawało, ale opóźnione i to wyraźnie, mamy tego świadomość. Dziękuję za przybycie panu ministrowi. Proszę o zabranie głosu. Wiceminister, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych w nowo starym ministerstwie. Chciałbym bardzo podkreślić, że w Polsce po raz pierwszy mamy Ministerstwo Rodziny. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i ta nazwa nie jest przypadkowa. Faktycznie rząd pani premier Beaty Szydło stawia ogromny nacisk na to, żeby polityka państwa była polityką prorodzinną, żeby rodzina stała w centrum polityki państwa. Najlepszym przykładem na to jest także, że priorytetowym projektem rządu jest ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. To jest ta ustawa, którą mam ze sobą. Ona przeszła już proces uzgodnień międzyresortowych. Oczywiście uwagi tam zgłoszone zostały już naniesione. W tej chwili do 22 stycznia jest w konsultacjach społecznych. Członkowie kierownictwa ministerstwa w tym tygodniu jeżdżą do różnych województw, spotykają się z różnymi środowiskami, konsultują ten projekt ze środowiskami najbardziej zainteresowanymi. Chcemy, żeby ten projekt spełniał oczekiwania mieszkańców, szczególnie rodzin, polskich rodzin. Uważam, że ten projekt, ta ustawa ma szczególne znaczenie dla takich województw jak nasze, gdzie zagrożenie biedą, gdzie ubóstwo jest rzeczą niemarginalną, ale dotykającą bardzo wielu naszych mieszkańców, gdzie tak jak to zresztą GUS potwierdza, wśród osób zagrożonych ubóstwem, biedą są w szczególności albo przede wszystkim dzieci. A w ramach rodzin są rodziny wielodzietne. Stąd 500 zł na drugie i każde następne dziecko oraz 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinach uboższych uważam, że jest realnym wsparciem dla polskich rodzin, szczególnie w takich regionach jak Lubelszczyzna, gdzie tej biedy naprawdę jest ciągle sporo, a pomoc społeczna nie
załatwia tego problemu, ona podtrzymuje rodzinę, natomiast często nie ma wystarczających instrumentów, żeby ich z tej biedy wyprowadzić. Polska jest takim dziwnym krajem chyba, który drugi trudno znaleźć w Europie, gdzie można być biednym pracującym. I też Państwo to wiedzą. Młody człowiek, jeżeli podejmuje pracę i zarabia minimalną albo niewiele większą pensję, a jednocześnie założy rodzinę i ma żonę, która rezygnuje albo nie może znaleźć pracy, a rezygnuje, bo chcą mieć dziecko, to taka trzyosobowa rodzina często kwalifikuje się do pomocy społecznej. Mimo, że pracuje. To jest taki fakt, który jest trudno zrozumialny dla naszych kolegów z innych państw. Jak mówimy, że ktoś pracuje i kwalifikuje się do pomocy społecznej, to oni nie są w stanie zrozumieć. Jak można pracować i jednocześnie nie być w stanie utrzymać nawet małej rodziny, bo mówimy o jednym czy dwojgu dzieci. Stąd w wielu państwach są różne instrumenty wsparcia rodzin, wsparcia dzieci. U nas te instrumenty oczywiście do tej pory nie zafunkcjonowały, ale także trudne są do wprowadzenia z tego względu, że duża część naszego społeczeństwa nie płaci podatku dochodowego, więc przy podatkach trudno znaleźć mechanizm, który by ułatwiał uwzględnianie w dochodach także tego, jak liczna jest rodzina, ile dzieci posiada. 500 zł na dziecko jest takim realnym wsparciem dla rodzin, dla każdej polskiej rodziny, z tego względu, że te 500 zł będzie z jednej strony nie wliczało się do dochodu, więc nie obniży także innych świadczeń, czy świadczeń rodzinnych, czy świadczeń z pomocy społecznej. Po drugie, będzie nieopodatkowane, więc to będzie konkretne 500 zł, które będzie można przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem, wychowaniem, edukacją dziecka. Te 500 zł będzie także nieobwarowane żadnymi warunkami. Rodzina będzie sama decydowała, na co chce przeznaczyć te pieniądze, jakie potrzeby chce zaspokoić. To ona najlepiej wie, jakie potrzeby dziecka są pierwszoplanowe. Pan wojewoda mówił, że liczy, że szybko ta ustawa wejdzie. Ja chciałem zapewnić, że na pewno ta ustawa wejdzie 1 kwietnia i od 1 kwietnia rodziny będą mogły korzystać z tego świadczenia wychowawczego. Chcemy, żeby w pierwszych 3 miesiącach, bez względu na to, kiedy się złoży wniosek, świadczenie było wypłacane, przyznawane od 1 kwietnia, żeby kolejka czy kolejność składania wniosków nie wpływała na to, że ktoś będzie brał świadczenie nie od tego miesiąca, od którego mógłby je otrzymywać. Później oczywiście będzie to świadczenie wypłacane od tego miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony. Dzisiaj mieliśmy konsultacje w Lublinie. Byli przedstawiciele samorządu, byli przedstawiciele także organizacji pozarządowych, które zajmują się albo reprezentują duże rodziny, albo w ogóle rodziny. Była bardzo ożywiona i ciekawa dyskusja. Wyjaśniliśmy sobie niektóre wątpliwości, ale przede wszystkim konsultacje miały na celu zebrać te opinie, uwagi i wnioski, które pomogą nam uniknąć błędów w tej ustawie, pomogą nam przygotować ustawę, która będzie spełniała oczekiwania tych, którzy z tej ustawy będą korzystać. Ja skończyłem. Czas na pytanie, proszę Państwa. Jakie są wątpliwości, jakie są kontrowersje? Kilka jest takich rzeczy powtarzających się. Pierwsza sprawa to ograniczenia w tej ustawie. Myślę o tym, że to pierwsze dziecko będzie tylko świadczenie wypłacane w rodzinach uboższych, no i 18 rok życia, bo do 18 roku życia świadczenie będzie wypłacane. Tutaj oczywiście trzeba było wybrać. My uważamy, że 18 rok życia to jest taki okres, gdzie przyjęło się w wielu miejscach, że to jest okres wchodzenia w życie dorosłe. Młodzi ludzie często albo wtedy podejmują pracę, albo wyprowadzają się z domu, albo
podejmują różnego rodzaju decyzje. U nas często to wygląda tak, że oczywiście mieszkają dalej z rodzinami z tego względu, że jak Państwo wiedzą, zasób mieszkań do wynajęcia, a także możliwości finansowe często nie pozwalają młodym ludziom wyprowadzać się. I mamy też takie zjawisko, że młodzi ludzie często bardzo długo mieszkają z rodzicami. Z jednej strony zasiłek będzie wypłacany do 18 roku życia, ale jeżeli będą dalej zamieszkiwać w tej samej rodzinie z rodziną, to oczywiście oni będą się wliczać do dochodu na jednego członka rodziny, który upoważnia do świadczenia na pierwsze dziecko, więc tutaj także często jedno, mimo że jedno z dzieci wejdzie w wiek dorosły, to niekoniecznie świadczy o tym, że świadczenie na pierwsze dziecko zostanie stracone. Jeśli chodzi... Nie ma. Powyżej świadczenie jest wypłacane do ukończenia 18 roku życia. Natomiast tak jak tutaj dyskutowaliśmy na sali, jednak często w dzisiejszych czasach młodzi ludzie już w czasie studiów podejmują różnego rodzaju zatrudnienie. Chcą jak najszybciej te swoje CV mieć jak najlepsze, mieć praktyczne doświadczenia. To nie jest tak, że każdy młody człowiek uczący się, to znaczy, że nie ma żadnych dochodów. Były postulaty, żeby to zrobić do końca, do 24, jeżeli dziecko się uczy. Następny, zaraz dojdziemy do tego. Następny postulat był, jeśli chodzi o pierwsze dziecko. Oczywiście to jest związane także z pewnymi rachunkami. Można sobie wyobrazić mniejsze świadczenie, na przykład 300 zł, które byłoby dla wszystkich dzieci, także z wydłużonym okresem pobierania. Natomiast czy te 300 zł zmieniałoby sytuację dochodową rodzin, szczególnie na przykład rodzin z kilkorgiem dzieci, to jest wątpliwość. 500 zł jest realnym wsparciem, więc musieliśmy coś wybrać. Z tego względu, że oczywiście możliwości budżetowe także trzeba brać pod uwagę. Przypomnę, że w tym roku na te świadczenia, na realizację tej ustawy zostanie wydane około 16 miliardów złotych. W następnym roku, gdy świadczenie będzie wypłacane przez cały rok, to będzie około 23 miliardów. Więc to są realne, konkretne pieniądze, które znajdą się w dyspozycji polskich rodzin. Oczywiście także spowodują, że te rodziny będą te pieniądze wydawać, więc mam nadzieję, że to także pozytywnie wpłynie na gospodarkę polską, bo przecież nikt tych pieniędzy nie będzie trzymał, tylko będzie na te potrzebne rzeczy dla dzieci wydawał, co się przyniesie także, powinno się przełożyć na i ożywienie gospodarcze, i także na wpływy do budżetu, bo przecież mówimy, że to jest nieopodatkowane, ale przecież wszyscy płacimy podatek VAT. Jednocześnie te pieniądze będą, tak jak mówię, realnym wsparciem dla rodzin i uważamy, że tutaj trzeba było przyjąć jakieś warunki. Te warunki wydają się optymalne. Panie ministrze, dochód na jedną osobę ile? 800 zł, jeśli chodzi o pierwsze dziecko. Dochód, który nie przekracza 800 zł na osobę. A jeśli chodzi o dziecko niepełnosprawne, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, 1200 zł, świadczenia będą wypłacały gminy, czyli urzędy gminne, urzędy miejskie, i tam będą składane także wnioski i wydawane decyzje. Natomiast będzie to zadanie zlecone, czyli finansowane w całości z budżetu państwa. Także będą gminy otrzymywać środki na obsługę tego zadania. Przewidujemy także środki na przygotowanie się do tych zadań. W ustawie jest zapis, że w momencie uchwalenia tej ustawy minister finansów będzie miał tydzień czasu na przekazanie gminom środków na wdrożenie tej ustawy w życie. Myślimy tutaj o środkach, które pozwolą stworzyć nowe stanowiska pracy, wyposażyć je, tego typu koszty ponieść. Czyli 800 razy 2 to daje
zarabia 1600. Jeżeli matka zarabia 1700 zł, płaci 500 zł czynszu, dojeżdża do pracy, traci 200 zł, to tak naprawdę nie ma z czego żyć i tych pieniędzy nie dostanie. Dostaną osoby, które mają na przykład dochód miesięczny na głowę 2000 zł. Czy jest to sprawiedliwe? Było oczywiście także w tych konsultacjach pytanie na temat tego, dlaczego wszyscy, bo przecież są rodziny, które posiadają bardzo wysokie dochody. I tutaj wyliczenie szło w trochę innym kierunku. Okazało się, że jeżeli byśmy odcięli te rodziny z najwyższymi dochodami, to oszczędności nie przewyższałyby kosztów, bo wtedy musielibyśmy wpłaty do wszystkich rodzin zacząć stosować całą procedurę obliczania dochodu, sprawdzania, jaki jest dochód na głowę, więc okazuje się, że te koszty obsługi tego byłyby takie same albo wyższe od tych oszczędności, które by spowodowało, że najbogatsze rodziny byłyby wyłączone z tej ustawy. No dobrze, ale to nie jest sprawiedliwe wobec tych osób, które tych pieniędzy nie dostaną. Mam tu rodzinę na trzyosobową, gdzie ojciec przynosi do domu 2500 zł. Ale dostaną. Rozmawiamy. Rozmawiamy oczywiście o konkretnych rozwiązaniach. Ja przepraszam, ale tylko przeziębiony jestem. Natomiast oczywiście ta ustawa jest ustawą, która nie ma charakteru socjalnego. Ona jest ustawą rodzinną, która ma pomóc rodzinom w ponoszeniu kosztów związanych z utrzymaniem, wychowaniem i także wykształceniem dzieci. Tak jak wspomniałem, wspomniałem wcześniej, jak pani spojrzy na dane GUS-owskie, to tam jest wyraźna korelacja, że im więcej dzieci, tym większe zagrożenie biedą, więc oczywiście nacisk jest położony na rodziny wielodzietne. Rodzina z jednym dzieckiem nie jest optymalnym modelem dla Polski, jeśli chodzi o demografię, jak pani doskonale to rozumie. Natomiast ja zgadzam się z panią, że optymalnym rozwiązaniem by było, gdyby wszystkie dzieci przysługiwało im świadczenie takie wychowawcze. Natomiast przy tych możliwościach budżetowych, jakie było, spowodowałoby to, że to świadczenie byłoby niższe i trzeba było coś wybrać. Albo niższe świadczenie i wszystkie dzieci, albo wyższe realne wsparcie dla rodzin. Natomiast przy pierwszym dziecku wprowadzenia jednak kryterium dochodowego. Tak jak mówię, jest to jakiś kompromis. Panie ministrze, dochodzą do nas kolejne niepokojące dane odnośnie demografii. Na ile ministerstwo liczy, że ten program, w jakim procencie rozwiąże ten problem perspektywicznie patrząc? I oprócz tego, jakie inne działania ministerstwo planuje podjąć, żeby ten problem demografii w jakiś sposób poprawić? Oczywiście demografia jest ważnym elementem dla polityki państwa, natomiast ja jednak bym chciał się skupić na tym, że rodzina w różny sposób jest tą podstawową, najważniejszą komórką, gdzie cały proces socjalizacji, wychowania, utrzymania dzieci przebiega i państwo musi zabezpieczyć warunki, żeby te rodziny mogły bezpiecznie funkcjonować w naszym kraju. Uważam i zgadza się z tym wielu ekspertów, że brak poczucia bezpieczeństwa, także takiego ekonomicznego, często powoduje, że rodziny nie podejmują decyzji o posiadaniu czy zdecydowaniu się na kolejne dziecko. Stąd uważaliśmy, że wsparcie finansowe bez żadnych warunków będzie czymś takim, co pozwoli szczególnie młodym ludziom podejmować decyzje o zakładaniu rodzin i o posiadaniu dzieci z tego względu, że bez względu na to, czy straci pracę, czy zmieni pracę na gorszą, czy zmienią mu się dochody, te 500 zł na dziecko jest gwarantowane. Czy widzi pan inne obszary, w których ewentualnie mogłoby coś ministerstwo zrobić, żeby... Tych obszarów jest oczywiście bardzo dużo. Tak jak wspomniałem, ministerstwo bardzo świadomie zmieniło nazwę na Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. I oczywiście tych tematów, które w przyszłości będziemy się zajmować, jest sporo.
Na pewno w pierwszej kolejności będziemy chcieli przejrzeć także świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej, z tego względu, że ten system w małym stopniu spełnia swoje zadania. Przy świadczeniach rodzinnych jest bardzo dużo różnego rodzaju dodatków, które są tak już symboliczne, że ich wpływ na funkcjonowanie rodziny jest pozorny. Rodzina ma trójkę dzieci, dostaje 500 zł, tak? Dostaje od tego drugiego dziecka. Nie 1000, tylko 500. To znaczy, no, znaczy pan redaktor rozumie, ale nie wszystko mówi. Ponieważ zarobki na Lubelszczyźnie są jedne z niższych w Polsce i tak jak mówiłem, często rodzina nawet z osobą pracującą kwalifikuje się nie tylko do tych świadczeń rodzinnych, ale i do pomocy społecznej. Więc ja uważam, że większość rodzin dostanie zasiłek, świadczenie. W każdym razie to chodzi o to, że oczywiście pierwsze z kryterium dochodowym tych 800 zł, a drugie bez kryterium. Dostanie 500 zł co miesiąc na drugie dziecko. I wtedy nie musi się wyskładać wniosek na... A to jest ciekawe, co pan powiedział, bo oczywiście świadczenia są na wniosek. Więc jeżeli rodzina złoży na drugie dziecko, to jej sytuacja dochodowa nie będzie badana. Jeżeli będzie chciała uzyskać także świadczenie na pierwsze, to wtedy trzeba będzie złożyć oświadczenie o dochodach. Panie ministrze, dużo też mówi się i są takie kontrowersje związane z tym, na co te pieniądze zostaną przeznaczone. Bo są różne rodziny, są... Nie, no ale ja to słyszałem, ja nawet dzisiaj miałem telefon od czytelnika, że te pieniądze w niektórych rodzinach mogą zostać przeznaczone na niewłaściwe cele. Czy to będzie też jakoś kontrolowane, badane, czy to jakby tutaj... Mamy zaufanie do polskich rodzin. Uważamy, że w naszej kulturze dziecko jest... Bardzo prosty przepis artykułu 8, który jest przepisem wyjątkowym. Ale właśnie takim wyjątkowym. I ogólnie sprecyzowanym, bo nie może być sprecyzowany w sposób szczegółowy. On nie może domykać całości, on musi zostawiać luz decyzyjny konkretnym, kompetentnym urzędnikom. W przypadku, gdy osoba uprawniona do świadczenia wychowawczego marnotrawi wypłacone świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub części w formie rzeczowej. Znaczy nie zabieramy wtedy świadczenia tej rodzinie, tylko dajemy jej w formie rzeczowej. Są to wyjątkowe sytuacje. Ja mówiłem w czasie konsultacji. Proszę Państwa, te obszary legislacyjne, które nie mogą być domknięte i doprecyzowane, ich realizacja będzie zależała wyłącznie od zdrowego rozsądku i edukacji. Nie zastąpimy żadnym przepisem prawa, ani zdrowego rozsądku, ani edukacji ludzi. Jesteśmy przekonani, że zdecydowana większość rodzin w Polsce wykorzysta je w sposób prawidłowy, a jak będą incydentalne sytuacje, w których będzie widać, że są wykorzystywane na przykład na alkohol bądź inne używki, na pewno będzie reakcja, ale tylko w takich sytuacjach ze strony odpowiednich urzędników. To będzie stwierdzać opieka społeczna? To będą stwierdzać... Nie, przecież jest rodzinne, nie społeczne te 500 zł. No, pan minister podkreślał, że to nie jest na zasadzie pomocy takiej... Społecznej. Tak, społecznej, tylko jest to po prostu rodzinne. To... Ale będą ale w sytuacji takiej wyjątkowej jest możliwość. Niech mi pani wierzy, że będą takie sytuacje bardzo incydentalne, tak? Że lepiej będzie kupić węgiel i ubrania tym dzieciom, niż dać pieniądze w gotówce, ale to będą wyjątkowe sytuacje. Według mnie tak, natomiast oczywiście chcemy, żeby świadczenie przysługiwało także rodzinom zastępczym, prawnym opiekunom dziecka, we wszystkich formach, które są możliwe. Także jeśli chodzi o rodzinne domy dziecka, chcemy, żeby z ustawy o pieczy zastępczej także dzieci dostawały te 500 zł, więc staramy się, żeby do każdego dziecka te 500 zł dotarło.